Ogromną tężyzną fizyczną, ale także sprytem i zwinnością musieli się wykazać uczestnicy konkurencji sportowych w ramach czwartego pikniku zdrowotnego zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Jak zwykle można było zbadać ciśnienie, poziom cukru we krwi, ale także wagę. To był już czwarty piknik zdrowotny zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Kutnie. Jak zawsze można było zbadać ciśnienie, wagę czy poziom cukru we krwi. Wyniki w normie? Tak, mam dobre wyniki, chociaż już mam nadciśnienie tętnicze, ale biorę sobie, profilaktycznie biorę tabletki, ale jest w porządku. A jak często pani bada ciśnienie bądź poziom cukru? No poziom cukru to tak raz do roku, a ciśnienie no to sobie mierzę w domu, no i kontroluję. Prócz konkursu na najlepsze ciastko owsiane, reprezentacje gmin, miasta i powiatu sprawdzały się w konkurencjach sportowych, a te były niełatwe. Od samego początku w rywalizacji prowadzili przedstawiciele miasta Kutno. Pierwsza konkurencja zdecydowanie należała do miasta, właśnie do was. Co było najtrudniejsze w tej wspinaczce? Chyba chwytanie, wiesz, za uchwyty, które były na ściance, bo w zasadzie nie byliśmy do tego przygotowani, nie wiedzieliśmy się, czego mamy się spodziewać. Tylko to sprawiło największy problem, no i żebyśmy chociaż raz mogli na tym poćwiczyć, żebyśmy mogli więcej powiedzieć. To tylko to, no reszta poszła już z góry. Pierwsze dwa, trzy chwyty i już wiedzieliśmy, o co chodzi. Nie udało się chyba. Myślałem, że nam się uda, ale no niestety to, ta ścianka bardzo sprężynuje, więc jest dość trudno. Co było najgorsze w tej spinaczce? Właśnie to, że nie da się na stałe nóg utrzymać na tej ściance i one po prostu spadają. Upał dawał się we znaki wszystkim uczestnikom, zwłaszcza w trakcie konkurencji, która wymagała nie lada sprawności. Druga! Zaliczona! Wielkie brawa! Choć reprezentacja Krośniewic nie przodowała w tej konkurencji, to na pewno należy im się medal za niebywałe zdolności akrobatyczne. Chciałem zapytać o wrażenia z tych kulek. Wrażenia naprawdę bardzo fajne, ale również bardzo ciężko. Powierzchnia, po której biegamy, jest bardzo gorąca i to bardzo utrudnia nasze wyczyny. No właśnie, ja zauważyłem, że jak tylko skończyliście tę konkurencję, jak tylko zeszliście z tych dmuchańców, to robiliście taką dziwną rzecz, mianowicie butelkami chodziliście sobie stopy. Aż tak gorąco było? Tak, poparzyliśmy sobie stopy od tego ciepła. Nagrzało się wszystko, stopy poparzone mieliśmy lekko i uciekaliśmy wodą, żeby polać szybko stamtąd. Na inne konkurencje się zregenerować. Nie zabrakło również pokazu umiejętności Marcina Bugajewskiego, któremu niestraszne są wyczyny na dwóch kółkach. Widać było tu ciekawe wyczyny, ale jestem chyba bardziej ciekaw, jak to wszystko się zaczęło. Zaczęło się od jazdy w kolarstwie górskim. Zacząłem się ścigać rowerem i potem z biegiem czasu bardziej spodobał mi się trial. Jakieś upadki bolesne były, jakieś kontuzje? No nie można wykluczyć jakichś tam upadków, ale poważniejszych jakichś złamań nie miałem. Kontuzje, skręcenia, jakieś zwichnięcia, odrapania. Strachu nie ma żadnego przed takimi popisami akrobatyki? To znaczy, wiadomo, jeśli są przeszkody, które są bardzo ryzykowne gdzieś na skałach, w górach, gdzie jest ślisko i są strumienie, no to jest ten strach, że można spaść, można sobie coś zrobić, ale wtedy trzeba jechać jeszcze bardziej dokładnie i bardziej być skupionym. A może lepiej spędzić ten czas nad jeziorem lub na działce? Czy zatem warto przychodzić na pikniki zdrowotne? Moim zdaniem naprawdę bardzo warto, no bo jest wiele ludzi, przyjdą, skorzystają. Po prostu naprawdę fajna impreza. W sportowej rywalizacji uczestniczyła drużyna Starostwa Gminy Krośniewice, Dąbrowic, Połączonych Sił Harcerzy i Ratowników oraz przedstawicieli miasta Kutno. I to właśnie ci ostatni okazali się najlepsi. Do nich bowiem należało zwycięstwo w turnieju podczas czwartego pikniku zdrowotnego. Żyjesz dla siebie i innych, zadbaj o zdrowie.